Zapraszamy na górski podcast 8a.pl. Witamy na kolejnym podcaście 8a i 8akademii.pl. W dzisiejszym gościmy Krzysztofa Bilickiego. Cześć Krzysiek. Witam. I będziemy chcieli rozmawiać na taki temat, który z Januszem Gołębiem poruszyliśmy, czyli co jest sportem w himalaizmie. W ogóle przygotowując się do tej rozmowy, sprawdziłem sobie, co ludzie wpisują w Google w temacie himalaizm. I wyszło mi tutaj ciekawe rzeczy. Oprócz tego, że na pierwszym miejscu jest, czy Himalaje to miasto, to było, czy himalaista to zawód, ile himalaiści zarabiają, czy himalaizm to sport. No i właśnie o tym bym chciał też porozmawiać. Czy uważasz, że himalaizm to jest sport? Czy to jest bardzo szerokie pojęcie, ale w ogóle to trzeba by zacząć od pojęcia alpinizm, prawda? Bo to jest takie szersze pojęcie, no, w którym mieszczą się różne formy działalności, ale zawsze związane z górami, bo jednak alpinizm, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi od Alp, czyli od gór, czyli mówimy o działalności w górach. W górach wysokich himalaizm, nie wiem dlaczego, przyjął taką też formę, no nie wiem, bardziej przygody, adventure, nie tylko wyłącznie sportu. Ja bym powiedział, że im niższe góry, tym więcej sportu. No tak się jakoś to złożyło, prawda? Że najwięcej sportu będziemy mieli na ścianie spinaczkowej, gdzie są medale, pierwszy, drugi, trzeci, podium, prawda? Czy te elementy bezpośrednie rywalizacji sportu. Potem mamy spinanie sportowe, też jest tam wiele sportu, w Alpach trochę więcej, a im wyżej, tym mniej, można powiedzieć. Ale z drugiej strony można też powiedzieć, że jest to też wymóg no, samej natury, bo jednak góry wysokie, czy nazwijmy Himalaizm, no, są tam trochę inne uwarunkowania, które jak gdyby limitują uprawianie sportu jako takiego. Tu głównie chodzi o niebezpieczeństwo, to jest jedna sprawa. W związku z tym wielu ludzi wyjeżdża w Himalaje no nie po jakiś wielki wynik sportowy. Raczej jadą po przygodę, po przeżycie, no, po walkę z sobą, sprawdzenie się. I wydaje mi się, że ten element sportowy oczywiście on istnieje, ale w sensie rywalizacji tylko. Rywalizacji między takie nie bezpośrednie, ale pośrednie. No, że ktoś tam wyjdzie, nie wiem, na szczyt jakąś drogą, ktoś inny przyjedzie, zrobi to w lepszym stylu albo ładniejszą drogą. Ale tych elementów sportowych jest mniej. Poza tym tych elementów sportowych zauważyłem w himalaizmie jest coraz mniej. I to wynika z tego, że już się ta no, wyczerpała formuła nowych przejść. Bo powiedzmy nasi przyjaciele, koledzy z lat 60., 70., 80. mieli więcej możliwości jednak. Prawda? I można było uznać niektóre przejścia za dobre i sportowe. No w tej chwili już tak prawdę mówiąc, to zostało kilka problemów, nazwijmy to sportowych, w tym sensie, że wymagających rzeczywiście zawodowych alpinistów, którzy się tym trudnią całe życie i się świetnie spinają, ale już zaczyna to być niebezpieczne na przykład, prawda? Albo ryzykowne. I zauważyłem, że nawet ludzie, którzy są no, na topie w świecie, jeśli chodzi o wspinanie, no to tak się głęboko zastanawiają, czy warto ryzykować w niebezpiecznym terenie dokonania jakiegoś nowego przejścia. Także ten element sportowy obecnie, ja uważam, że jest coraz mniej widoczny w górach wysokich. To się przeniosło na, co wynika też ze zdobyczy cywilizacyjnych, bo zauważ, że kiedyś jednak to organizowały kluby, trzeba było przejść przez jakąś klubową, mieć historię, przez wyjazdy. Teraz w zasadzie już tak te zdobycze cywilizacyjne pozwoliły nam przybliżyć góry, że właściwie wszystko o nich wiemy. Wszystkie informacje, przekazy, internety, zdjęcia, filmy, to powoduje, że ludzie uważają, że to już jest tak bardzo łatwo, prawda? No bo to nie jest problem, nie trzeba należeć do żadnego klubu przecież. Można wsiąść w samolot, polecieć i wspinać się z kim chce. Ja myślę, że to jest dobre i ludzie powinni się wspinać. Ja na przykład patrzę na to, że ludzie chcą tam robić łatwe drogi w Himalajach. Niech robią. Ja uważam, jeśli im to daje radość, przyjemność i nie jest to obarczone jakimś tam impaktem ekologicznym, to jak najbardziej nie mam przeciwko temu. Jak mnie pytają, co sądzę o powiedzmy zdobywaniu Everestu. No, co ja mogę sądzić? Mogę tylko powiedzieć, że ja tam po prostu nie jadę. No. Jeśli ktoś lubi stać w kolejce na takiej górze i stoi, to właściwie trzeba by ich zapytać, dlaczego to robią, prawda? Bo ja bym nie chciał takiego czegoś, żeby stać w kolejce gdzieś tam, zdobywając Everest drogą normalną. Także tych elementów sportowych moim zdaniem będzie coraz mniej. A co jest w takim razie przejściem sportowym w Himalajach? Sportowym przejściem w Himalajach to będzie... To się zmieniło, bo co innego było przejście sportowe w 50. latach, 60., 70. i co jest dzisiaj obecnie. No dzisiaj z pewnością przejściem sportowym będzie wejście na szczyt do 8000 bez użycia tlenu, w małej grupie, bez pomocy szerpów albo w minimalnym zakresie, no jeśli to nie jest konieczne.
No i styl się będzie liczył. Moim zdaniem te wejścia stylowe, ale... Czyli w stylu alpejskim. No oczywiście, że to jest zrozumiałe, że styl alpejski. Nie wszyscy słuchacze wiedzą, więc wytłumaczmy, że styl alpejski to jest styl, w którym idzie się jakby od bazy na sam szczyt, bez zakładania obozów, bez zakładania lin poręczowych. Ale wcześniej jednak się alpiniści aklimatyzują. No tak, tak, oczywiście. Bo to jest problem, powiedzmy, fizjologii. Nie da się z 5000 wejść na 8000 bez aklimatyzacji, bo to grozi oczywiście śmiercią, powiedzmy, dlatego że najpierw trzeba się gdzieś zaklimatyzować, a potem tak, kiedy się podejmuje tą finalną próbę, no to już nie zakłada się obozów. Znaczy, to się też wpisuje pewną taką filozofię, którą ja zawsze uprawiałem i mówiłem, że im krócej w górze, tym bezpiecznie. No bo tak, prawdę mówiąc, patrząc, jak długo przebywam na górze, to zawsze mam większe szanse, że się coś stanie, że są jakieś obiektywne niebezpieczeństwa. Ale jak jestem krótko w ścianie, to jest ta szansa, że nic obiektywnego się nie może stać, albo w każdym mniejszym zakresie. W związku z tym wydaje mi się, że szybkość tu jest też ważna, ale dziś ludzie się bardzo dobrze wspinają i wydaje mi się, że jeszcze będzie, jeśli chodzi o Himalajans, to będzie szedł w kierunku, ja mówię teraz o alpinistach, nazwijmy, nie o turystach wysokogórskich, którzy przyjechali tam. Ale jeśli mówimy o alpinistach, to chyba pójdzie w kierunku poprawiania stylu. No właśnie, Janusz Gołąb na pytanie o ten tlen, czy to jest przejście sportowe, odpowiedział, że tak naprawdę w górach jest wolność i nie każdy robi co chce. Tylko... Ja też tak uważam. Ja też tak uważam, że jest wolność. Jeśli ktoś chce używać tlenu, nosić butle, to jest jego sprawa. No, nie można być tak ortodoksyjnym. No, niektórzy twierdzą, że nie można zaliczyć wejścia na Everest panu Hilaremu, ponieważ używał tlenu. No, umówmy się. I to były, co innego są lata 50. czy przedwojenne, a co innego są nasz XX wiek, prawda? No, również wam można by zarzucić, że też wchodziliście na tlenie. Myśmy na Everest to... na tlenie wchodzili, ale powiem ci, żebyśmy nie wiedzieli, że można w Wessler wchodzić. Po prostu kierownik wziął tlen na wyprawę, było szkolenie, jak używać, wszyscy wiedzieli, tak, musimy używać. Co prawda tam było wiadomo, że ten tlen nam służył głównie do ogrzewania ciała, bardziej pewnie niż do oddychania, bo to jakoś bezpośrednio nie czuliśmy. Ja pamiętam, z Leszkiem myśmy używali 2 litry na minutę, to jest, no, to już w ogóle jest poniżej wszelkich, normalnie używają ludzie 4-6 litrów na minutę, ale myśmy mieli butle 160 tylko atmosfer, więc to tam, nie wiem, czy nam starczyło do szczytu. Ja w ogóle nie odczuwałem takiej bezpośredniej pomocy, nie? Że na przykład gdybym zdjął tą maskę, zresztą nawet przeszkadzała mi, bo była zalodzona cała, no ale tak było. Myśmy, co prawda w 78 roku Mestal wchodził, chyba bez tlenu, ale myśmy o tym w ogóle nie było przekazu, ja nie interesowałem się tym, nie wiedziałem nawet, że on tam wchodził bez tlenu czy z tlenem. Kazał lider, no to szliśmy, prawda? I to była moja jedyna próba. Powiedziałem, że nigdy więcej nie założę butli, ale nie ze względu na ten tlen, tylko ze względu, że jest tak niewygodne, tak nieporęczne, a szczególnie zimą. To się nie da, bo oddycha z ciepłym powietrzem, aż minus 40, tu się robi lód na obrzeżu maski, po prostu aż do ran. W ogóle, no... Same, może dzisiaj ten sprzęt tlenowy jest lepszy i ludzie używają. Oczywiście tlen na wyprawie w mojej opinii powinien być, ale tylko wyłącznie dla celów medycznych. Natomiast jeśli ktoś bardzo chce użyć ten tlen, dlaczego nie? Tylko no, musi w tej ostatniej rubryce, gdzie jest styl, napisać: używałem tlenu, i czytający sobie sam wyrazi opinię. O tym stylu właśnie jeszcze sobie porozmawiamy, ale czy w takim razie przy odpowiedniej aklimatyzacji każdy może wejść bez tlenu na 8000? Ja myślę, że prawie każdy, może nie każdy, bo to też zależy od tego, jakie to wydolnościowe jest przygotowanie, jaki ma ten VO2max faktor, prawda? Jeśli ktoś ma niski, no to może mieć problemy. Ale oprócz oczywiście aklimatyzacji, no to jeszcze jest potrzebna sprawność, też jest potrzebna, prawda? Fizyczna, ruchowa, no i wspinaczkowa, także no, myślę, że nie każdy po zaklimatyzowaniu może w stylu alpejskim się wspinać, ale większość tych na wysokim poziomie alpinistów to bez problemu może to robić. Sam powiedziałeś przed chwilką, że wszystko się z czasem zmienia, więc też pewne zasady czy uznanie, co jest sportowym wejściem, też się zmieniają, czyli na przykład jak w przypadku tego tlenu. Ale ostatnio no, dosyć dużo osób wchodzi na 8000 i media o tym donoszą. Właśnie jak mówisz, bez podawania stylu tak naprawdę dla mediów, dla ludzi, wejść na 8000. Ale wiesz co, ale ci powiem, dla przeciętnego klienta to nie ma żadnego znaczenia. To ten kwestia tego elementu sportowego czy stylu, to on bardziej, zauważyłem, dotyczy naszego środowiska. A te media ogólne, one nie są kierowane do naszego środowiska. Media ogólne to informują. Ja nie wiem, dlaczego pisze się o wejściach na szczyt 8000, jakby to było coś wyjątkowego. No może to jest kwestia tego, że historycznie rzecz biorąc, ten podbój się odbywał później, może no były jakieś takie heroiczne próby walki gdzieś w górach wysokich, czego w Alpach się nie obserwowało już później. No na początku też, ale później już nie. I
media uważają, że jest to coś ciekawego, a to od środka trochę wygląda inaczej oczywiście. No, często są to wejścia bardzo proste, nic nieznaczące. Tylko wiesz, ja ci powiem, to jest tak, że media mediami, ale to media to jest jedna wiadomość, prawda? I ona umiera na następny dzień. Już tej informacji nie ma, są następne. Ci ludzie, którzy się wspinają bez stylu, oni nie piszą historii światowej, ani historii alpinizmu, oni piszą swoją historię tylko. Oni sobie gdzieś weszli z tlenem, bez tlenu, łatwo, trudno. Powinni pisać dla siebie tą historię. Tu się zgadzam, bo każdy pisze jakąś historię. I oczywiście oni nie piszą światowej historii. W naszych mediach alpinistycznych się w ogóle nie odnotowuje takich rzeczy, że ktoś tam wszedł na 8000 metrów, prawda? A także ja bym tu wyraźnie odróżnił media takie krótkotrwałe, gdzie ta wiadomość się pojawia i znika, prawda? No bo takie są prawa tych mediów dzisiaj. A inna jest kwestia naszych mediów czy społecznościowych, gdzie na trwale się ktoś zapisuje albo nie. No i ja uważam, że jak pytają mnie, a czy Martyna Wojciechowska to taka wielka alpinistka? Ja mówię, nie wiem, no ona nie napisała historii światowej. W naszych mediach alpejskich się w ogóle prawie tego nie odnotowywało, ale dla niej to jest jakaś tam historia w swoim, jej życiu, prawda? Czyli trzeba tak trochę rozpatrywać to na dwutorowo. Co innego jest pisanie historii w danej dziedzinie, a co innego pisanie swojej historii. No ja pamiętam, jak Janusz Gołąb z ekipą przeszedł na Trollveggenie Archwola w Norwegii. To było w czasie, kiedy w Norwegii odbywała się olimpiada. No to mówił, że codziennie jakby były doniesienia w mediach, gdzie oni są w tej ścianie. To wielka ściana, oni tam chyba z 12 dni to robili. Gdzie są w tej ścianie po przejściu, pomimo tej olimpiady, kamery prawie że pod prysznic się wpychały. Więc widać, że w tych innych krajach jest dużo większe pojęcie o co to jest wspinanie, czy może większe zainteresowanie. Bo też kultura górska jest, tak, dokładnie. Jest wyższa kultura. Dokładnie, górska. A u nas właśnie, jak sam powiedziałeś, chyba w Polsce troszeczkę ten himalajzm kojarzy się z taką przygodą, z takim romantyzmem, bo mamy bardzo duże zainteresowanie ludzi samym himalajzmem. Tak, którzy sami nie uprawiają tego. Tak. Oni chodzą do Morskiego Oka albo jadą tam tymi powozami, prawda, albo w tenisówkach wejdą na halę gąsienicową. To jest dla tych ludzi te media są kierowane. Oczywiście są kraje o innej kulturze, jak powiedziałem, górskiej, tam się mówi o tym, o wyczynach innych, że tak powiem. No może to też, nie wiem, czy ja to jest wina, czy może samego naszego środowiska, a może jest droga wina gdzieś jest po połowie, między mediami a naszym środowiskiem, że nie potrafi tego sprzedać. No bo to umówmy się, że dla przeciętnego uczestnika mediów to gdzieś daleko, Nepal, te góry, Himalaje, to robi jakieś takie wrażenie, prawda? No a tu weźmy jakąś inną ścianę alpejską, która no, jest ściana, ma 600 metrów, tak? No ale nie potrafi przełożyć tego wysiłku i umiejętności na potęgę tych gór, prawda? Bo to jest ściana, to nie jest potęga gór jakiś, prawda? No ja myślę, że to będzie trudno w mediach. To trzeba by zapytać właśnie ludzi, dziennikarzy, jak oni na to patrzą, prawda? Dlaczego oni nie piszą o innych przejściach? Przecież Yeti, Ragan i wielu, Janusz, którzy robili i robią wspaniałe przejścia, mówi się mało o tym, prawda? Być może media mówią, może to nie interesuje tych, którzy korzystają z mediów. Nie wiem, na czym to polega, ale stwierdzam fakty, że tak jest, jak mówisz. Kiedyś powiedziałeś, że właśnie, że góry wymagają respektu i cierpliwości, a na sukces składają się tysiące doświadczeń. Można się tego nauczyć jedynie przez długoletnią praktykę. Zmierzam do tego, że kiedyś jakby ograniczenia w podróżach, które były, zmuszały Polaków do wspinania się w Tatrach i do robienia tam tysięcy metrów w dosyć ciężkich warunkach zimowych, bo Tatry są ciężkimi górami, wbrew pozorom, jeżeli chodzi o wspinanie zimowe, ale co przekładało się na dosyć dobre i szybkie przechodzenie w tych górach wysokich. No tak, ponieważ przedtem jednak zauważysz taką rzecz, że żeby się wspinać generalnie, no trzeba było przede wszystkim należeć do klubu jakiegoś. A więc się było poddanym takiej procedurze i życiu klubowemu. A życie klubowe to co było? Wyjazdy, starsi koledzy szkolili młodszych, potem ktoś zrobił w Tatrach dobre przejścia, no to była komisja sportowa, która decydowała, okej, ci, którzy zrobili to i to mogą, stworzymy grupę sześciosobową, pojedzie w Alpy. Jak zrobili coś w Alpach czy w Dolomitach, no to znów mieli szansę przez komisję sportową być zakwalifikowane na wyjazd gdzieś, nie
wiem, w Pamir, w Kaukaz, dalej, prawda, czy Afganistan, bo to była jednak taka, ona była wymuszona przez sytuację w ogóle, prawda, że można powiedzieć, że wspinanie nie tylko było reglamentowane w pewnym sensie. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym ta reglamentacja no, upadła właściwie, bo nie trzeba należeć teraz do klubów, a co to oznacza, że jak nie należysz do klubu, i to może więcej, i nie przechodzisz tej drogi, tej klasycznej, jak my przechodziliśmy, prawda, od skałek, jak stary, ja zacząłem się wspinać w skałach, to nigdy nie myślałem, że ja zaraz pojadę na Everest, tylko wiedziałem, że po skałach, no to patrzyłem troszeczkę wyżej, Tatry, nie? Potem trochę wyżej patrzyłem. To było takie bardzo naturalne. Dziś przez ten rozwój cywilizacyjny to właściwie omija się często te etapy. Ja nie mówię, że to jest źle, jest inaczej, ale może być złe, ale na pewno ten system poprzedni był dużo lepszy i bezpieczniejszy przede wszystkim. Dlatego, że jednak to zdobywanie doświadczeń pomału było lepsze, bo to często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, ile może się zdarzyć rzeczy. A człowiek często nie jest przygotowany na najgorsze sytuacje, tylko na najlepsze. Natomiast zbierając doświadczenia pomału, to potrafi też pamiętać, że są sytuacje trudniejsze, no, które trzeba przezwyciężyć. I, no, dzisiaj chodzenie na skróty, ja bym to nazwał. Czasem zdarza się przecież, że ktoś w ogóle nie chodził po Tatrach, po Alpach, jedzie w Himalajach i potrafi zrobić jakiś wieczyn. To jest możliwe, ale uważam, że no, rzadko się to zdarza i na pewno droga, którą nasze pokolenie szło, było lepsza. No teraz w ogóle taki dosyć mały napływ jest chyba osób do tego wspinania w wysokich górach. Nawet te osoby, które robią te przejścia sportowe, czyli niech robią przejścia wielkich ścian na szczyty 6 czy 7 tysięczne, nie są w ogóle zainteresowane czasami udziałem w takiej wyprawie. Zgadza się, bo oni chcą przede wszystkim realizować swoje cele, swoje wyzwania organizują na 6-7 tysiącach i ja uważam, że to jest świetna sprawa, że no, nie muszą wszyscy postępować taką drogą, tylko wtedy, tak mówię ci, wtedy to była taka naturalna, wszyscy marzyli o tych górach najwyższych, a po drodze szli. A teraz ludzie potrafią zrealizować sobie wyzwanie na każdej górze, gdzie widzą jakąś możliwość realizacji celu jakiegoś, czy pokonania ściany. Ja myślę, że to poszło wielotorowo jednak. Zauważ, że przedtem była jedna droga. Od najniższej góry do najwyższej. A teraz często ludzie się zatrzymują w pewnym momencie, prawda? Ktoś się spina tylko w Alpach, ktoś tylko robi big wall climbing, ktoś tylko jeździ w Himalaja, ktoś uprawia sportowe wspinanie. To się troszeczkę rozjechało jak gdyby. No jednak w naszych czasach zauważnie nie było takiej wielotorowości. W zasadzie postępowało się, prawda, od najniższej do najwyższej góry. No i ja złapałem się jakby na samą końcówkę tego systemu, o którym mówi szkolenia, czyli ja zaczynałem się wspinać na początku lat 90, no ale starsi koledzy na przykład już o 5-10 lat mówili mi, raczej o 10, że to było w szoku, kiedy oni na przykład mówili, że oni będą się wspinać tylko w skałkach, że w ogóle to było niewyobrażalne, że można tak. I wspinać się tylko w skałkach. Tak? Teraz tak naprawdę mamy bouldering, wspinanie sportowe, no, również w skałkach. Bouldering, wszystko jest już teraz. I te środowiska się już ale w ogóle nie przenikają. Zgadzam się z tobą, ale wiesz co, z drugiej strony pomyślałem, że jednak dzisiejsze czasy, gdzie wszyscy biegną za pieniądzem, za pracą, za realizacją się zawodową, to brakuje ludziom też dużo czasu. Zauważ, że my mieliśmy jednak dosyć przez system, jaki był, prawda? Mieliśmy bardzo dużo czasu na realizację swojej pasji. Dzisiaj często młody człowiek zakłada garnitur od poniedziałku do piątku, a w sobotę zaczyna realizować swoje marzenia. Do niedzieli, czasem długi weekend, czasem tydzień wyrwie, prawda? No i ja myślę, że dla takich ludzi właśnie to, o czym mówimy teraz, że pojedzie w skały, że pojedzie na diving, pojedzie na skitury, pojedzie na dry tooling, rozumiesz? Bo to są krótkotrwałe, pojedzie na lodospady do Norwegii czy gdzieś, to są krótkie wyjazdy. I ta sytuacja w tej chwili nasza, no, początkującego kapitalizmu, również ma pewien wpływ na sposób spędzania czasu. Ja rozmawiałem z Maćkiem Ciesielskim. Maciek mi powiedział, że on ma klientów, którzy jeżdżą tak naprawdę tylko z nim się wspinać. W ogóle 90% klientów to są stali klienci. Maciek Ciesielski jest przewodnikiem IVBV. On się troszeczkę wyspecjalizował w takim właśnie wspinaniu sportowym w górach. Czyli tak. Powiedzmy, ktoś, kto ma mało czasu, ale ma pieniądze na to, żeby wynająć przewodnika, wynajmuje takiego Maćka, idą się wspinać na dużą ścianę w Alpach, ponieważ ten człowiek minimalizuje ryzyko, że czegoś nie zrobi, że nie wykorzysta swojego wolnego czasu. I pytanie, ja mam pytanie, czy to jest źle? Nie, to jest dobrze. Nie. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze. U mnie na przykład niektórzy koledzy się oburzają, że jak można jeździć w skały z jakim instruktorem, że przecież jeździ się z kolegami. No ale jak mówisz, ci koledzy, ci ludzie nie wiedzą,
za bardzo nie chcą zgłębić tematu, jak w tych skałach się wspinać, nie wiem, nawet w Grecji, czy to będzie w Hiszpanii. Oni minimalizują ryzyko, nie muszą noclegów załatwiać, nie muszą myśleć na jakąś drogę, w który rejon skalny. No tak jak mówię, to się dużo zmieniło, ale przez to, że ten dostęp do wiedzy, do właśnie pojawiło się przecież... Tak, że niedawno w ogóle w Polsce nie było przewodników w ogóle, prawda? Byli tylko koledzy z klubu, a teraz stało się to zawodem. Więc no, takie przyjęliśmy no, ogólnoświatowe zasady, powiedziałbym. Ja myślę, że dobrze, że idziemy w tym kierunku. A to, czy ktoś tam jeszcze gdzieś napisze jakąś wielką historię, no nie jest prosto. Zobacz, ile odeszło wspaniałych od Ulisteka, począwszy Auera, Dawid Lama. No. Ludzie tak obserwują i widzą, że jednak jest pojęcie ryzyka i starają się dzisiaj, widzę, eliminować ryzyko, jak najbardziej. Jednak poprzednie pokolenia nie przykładały takiej wagi do ryzyka, niebezpieczeństw, a dzisiaj jednak ludzie przykładają wagę, a mimo to zdarzają się tragedie. I to są takie ostrzeżenia chyba też dla czołowych zawodników. No jednak też chyba robi się teraz troszeczkę trudniejsze rzeczy chyba. No ściany, mówię, bo już zostało niewiele rzeczy, albo zostały już tak trudne. Tak. W ogóle, nie? No ale to wraz z postępem, tak musiało być. Nie? No, kiedyś to nie potrafili alpiniści trafić pod górę, przecież Francuzi jechali pod Daulagiri, a skończyli na Napurnie. No, to tak można powiedzieć, prawda? I że inny był cel, co inne zrobili w 50 roku. Kiedy wpisywałem w Google różne hasła, które ludzie szukają właśnie pod tym himalajizmu, sprawdziłem, co ludzie wpisują obok nazwisk himalajistów. I wyszło tam, że na przykład Krzysztof Wielicki, żona Krzysztof Wielicki, dzieci. Przy innych nazwiskach himalajistów wychodzą te same hasła. Okazuje się, że ludzi interesuje życie prywatne himalajistów. Z Jackiem Jurkowskim niedawno właśnie opublikowaliśmy podcast, w którym próbujemy rozmawiać o tym, jak połączyć te... To są trudne rozmowy od razu. Trudne rozmowy. Dlatego, że... To jest pewien problem, ale wiesz co, wydaje mi się, że przynajmniej w moim pokoleniu, a może i teraz, to wynika z pewnej zachłanności na życie. Wydaje mi się, że wiele ludzi wspinających się są bardzo aktywni i chcą mieć wszystko. I rodzinę, i dzieci, i dobrą pracę, i góry, i realizację wyzwań, czyli bardzo wojownikami są w pewnym sensie, prawda? I to jest coś takiego, że jest nawet trudne do wytłumaczenia, bo jakbyś tak spojrzał w te nasze biografie, to wielu alpinistów ma duże rodziny. Wydawałoby się, że alpinista to powinien być ktoś, kto nie ma rodziny, żeby nie ryzykował tragedii rodziny, tylko był sam, a to jest na opak zupełnie. Ja to nazywam zachłannością, to jest... No, są ludzie, którym wystarczy iść jakąś ścieżką, podążać i pobierają się, mają dzieci, żyją do emerytury i umierają. A są ludzie, którym to nie wystarczy. Albo się realizują zawodowo, a jeszcze są tacy, którzy jeszcze dodatkowo zarażają się pasją. No, jeśli mają pasję, no to właściwie taka pasja jak wspinanie i jest kilka innych pasji, są żeglarze i inni. To jest strasznie... Jest trudne do pogodzenia i to się zawsze odbywa kosztem najbliższych. To nie ma tak. W ogóle wiesz, powiem ci, że trudno jest mieć sukces bez jakichś kosztów. Oczywiście należałoby je minimalizować, prawda? Ale nie da się tak bezkosztowo. No bo to zawsze jest albo czas, albo poświęcenie, pieniądze. No to, że ktoś nie jest obecny w domu. No to tak się mówi. Kiedyś jak ja tam córką zwracałem uwagę, że coś tam ryło nie tak. Mówię, a gdzie ty byłeś, jak... Trzeba było nas wychowywać. Nie? No, tak. Te koszty są i ja nie uciekam od tego, ani nie twierdzę, że nie było kosztów. Fakt, że te nasze, w naszych czasach one były w pewnym sensie troszeczkę uzasadnione misyjnością, bo nam się wydawało, że my robimy misję, a misja polegała na tym, że chcemy, żeby polski alpinizm też się wpisał na łamy karty historii alpinizmu, bo jak wiadomo straciliśmy wielką eksplorację. No i tak sobie oczywiście tłumaczyliśmy, no, że cel uświęca środki, prawda? No więc cel mieliśmy taki wielki, no więc środki polegające na tym, że się zostawiało dom i rodzinę, no były uświęcone w pewnym sensie. Dziś już tego nie ma. W związku z tym wydaje mi się, że będzie trudniej, coraz trudniej ludziom, którzy chcą w sposób sportowy i wymagające dużo czasu, realizować wyzwania. Stąd to, o czym mówiliśmy poprzednio, że zaczyna się to przychylać w kierunku krótkotrwałych emocji. Dzień, dwa, pięć, a nie opuszczanie domu na 3 miesiące. Bo już to ja na przykład po sobie zauważyłem, że tylko u mnie być to można z wiekiem, z sytuacją rodzinną, że zacząłem widzieć wagę. Myśmy nie widzieli wagi kiedyś.
Misja się liczyła, tak? Czy uważasz, że byliście mniejszymi egoistami niż teraz współczesni wspinacze? No nie, myślę, że byliśmy większymi, ale nam sytuacja społeczno-polityczna w tym ułatwiała, bo nasze małżonki nie miały paszportów. No więc co mówi żona? Stary, no kiedyś w 70-tych latach, jak ktoś dostał paszport, to wszyscy się dziwili, kurde, masz paszport, to jedź, bo to jest jakby wygrać jakiś los na loterii, prawda? Czyli wtedy nasze rodziny się realizowały na przykład przez męża, bo dostał paszport, no to on może jechać, prawda? No dzisiaj już to jest niemożliwe. Więc ta sytuacja społeczno-polityczna w tamte czasy sprzyjały właśnie takiemu egoistycznemu podejściu, które no po trosze to może była taka realizacja, że żona się realizowała przez męża. Tak jak często rodzice przez dzieci się realizują. Czegoś tam nie osiągnęli, bardzo chcą, żeby dziecko osiągnęło coś. Także no być może był ten element. Dzisiaj to jest takie 50-50, prawda? No można opuścić dom, ale można wrócić już walizki spakowane, prawda? Już partnerki sobie nie pozwalają na to, na co pozwalały sobie kiedyś nasze partnerki. Żeby być politycznie poprawnym w ówczesnych czasach, to powiemy, że rozmówisz ze swojego punktu widzenia, no, a nie z punktu widzenia koleżanek, no, oczywiście, których mężowie realizowali tak, oczywiście, oczywiście, to jest mój punkt widzenia. No niemniej... No wiesz, to tak przychodzi potem, bo ja nie pamiętam, żebym kiedyś ważył. Teraz to tak sobie patrzę na przykład na szalki wirtualne i sobie myślę, no dobrze, jeszcze bym coś zrobił, prawda, jakieś wyzwanie. One nie są wirtualne właśnie. Nie, ale wiesz, ja tak wirtualnie patrzę na to, nie? Tu musisz mieć równowagę właśnie. Tak, i tak myślę, czy jeszcze to, i tak sobie myślę, co to wniesie do mojego życia, a ile mógłbym stracić? Zaczyna człowiek rozumować te pojęcie korzyści i strat, różnie rozumianych. Przeważnie psychicznych. Wcześniej tego nie miałem. I wydaje mi się, że teraz wielu ludzi wspinających się widzi już wagę. Już widzi wagę. A dlaczego też? Dlatego, że tak. No kiedyś to był taki, wiesz jak to było, no, jakaś tam praca, nie można było się zrealizować, trudno było karierę zrobić jakąkolwiek, a dzisiaj ktoś, no nie wiem, pracuje w dużej firmie, jest menadżerem, rozumiesz, realizuje się zawodowo, ma dobrą, szczęśliwą żonę, może jeździ na wczasy z żoną na Hawaje, gdziekolwiek, rozumiesz. No i nagle myśli tak, no pojadę, kurde, coś się stanie i to wszystko tracimy, tak? Czyli ten rozwój związany z zmianą systemu spowodował, że trudniej jest podejmować takie decyzje na tyle ryzykowne, że mogą to wszystko popsuć. Wiesz co, ja mam bardzo wielu znajomych wspinaczy, którzy mówią, że woleliby zarabiać o połowę mniej pieniędzy, ale o połowę mniej pracować. Żeby teraz czas jest cenny. No tak, bo teraz jest czas, jest pieniądz, prawda? To już tak się zmieniło. Świętej pamięci Janusz Dabdalik, którego dobrze znałeś przecież, powiedział mi kiedyś, co wspominam do dzisiaj w takich rozmowach, że więcej kurczaków nie zjem, na ile mam, to tyle mi wystarczy. I to były odpowiedzi na pytanie, na przykład, dlaczego on nie rozwija firmy. Wolał... No tak, tak. No ale to by takie czasy. Dzisiaj tak nie jest, bo i konkurencja wzrosła, prawda, i no przedstawiasz, że na jakim rynek, etapie no, życia jesteś, no, tak? Kariery. No tak, to jest inna sprawa. No, tu masz rację. Ale u mnie też zadziały też osobiste sprawy, bo mam syna obecnie 11-letniego. Jak mi się urodził syn teraz, to trochę inaczej spojrzałem na ojcostwo. No bo to tak sobie myślisz, no ile mogę stracić? No nie wrócę. Założę sobie jakieś tam wyzwanie, przekroczę tą cienką czerwoną linię niestety, bo człowiek nigdy nie wie, czy właściwie ją przekroczył, czy nie. I nie wrócę. I tak sobie myślałem, no, że tak wiele tracę. Mogę obserwować go, jak się uczy, chodzi do szkoły, gdzieś z nim jechać, kopać piłkę. Ja to mogę wszystko stracić, nie? Nie mówiąc o tym, co on sobie pomyśli, nie? Syn. Że niepotrzebnie może tata zaryzykował, bo mogliśmy... I u mnie to było związane, tak jak mówię, z sytuacją rodzinną i wiekiem, ale ja myślę, że również młodzi ludzie, którzy zakładają rodziny, mają dobrą pracę, rozwijają firmy, też się zastanawiają głęboko. Oczywiście wybierają, myślę, aktywność, która odpowiada I starają się minimalizować ryzyko, już nie muszą pisać światowej historii. Wiesz, nie mają takiej potrzeby nawet. Już nawet chodzi o taką osobistą przyjemność. Ja mam dużo planów takich wyjazdowych, gdzie mógłbym pojechać na kilka miesięcy czy na pół roku, ale nie mogę tego zrealizować, bo mam dzieci lekko nastoletnie, które są w dolnym wieku tym nastoletnim i wiem, że nie mogę zostawić na 2-3 miesiące. No. Moje wyjazdy trwają najdłużej 2 tygodnie. No widziałem, my mogliśmy. Ale mówić, inne były czasy troszeczkę. Także ja to staram się jakoś sobie wytłumaczyć, tak, że były inne czasy i no było tak, to oczywiście było tak samo egoistyczne, ale no teraz jest trudniej o taki egoizm, bo jednak poziom życia w ogóle się podniósł, prawda, warunki życia, realizacji w różnych subjektach, że nie tylko spinanie, żyjemy, prawda, mamy biznesy, mamy możliwości wyjazdowe, spędzania czasu, budowania dzieci, kształcenia, edukacji, to wszystko się zmieniło, w związku z tym
to pojęcie wagi zaczyna działać? Wiesz, przesunęliśmy podcast, mieliśmy go nagrywać wczoraj i przesunęliśmy ten podcast, ponieważ zadzwoniłem ci, że słuchaj, ale jadę w Alpy na 3 dni, bo jest okno pogodowe. No tak, ale ja się dziwię, że wracasz po 3 dniach, nie? A nie na 3 miesiące. No właśnie, takie są teraz czasy. Żeby... I dobrze, i bardzo dobrze, bo dzięki temu ja też obserwuję ludzi, którzy, mój syn, starszy syn, który się zaczął trochę wspinać, ale on tak, tu się powspina, tam gdzieś pojedzie na zdjęcia, tu na skitury, tam gdzieś na jakieś nurkowania. Po prostu każdy rodzaj aktywności, który daje emocje, jest mu potrzebny. On mi sam powiedział, stary, ja nie muszę pisać już historii, ja nie chcę pisać historii. Ty pisałeś jakąś tam światową, nazwijmy. Natomiast ja nie chcę, ja się dla siebie to robię, prawda? I jest coraz więcej takich ludzi. Co może strasznie duże ryzyko jest teraz w tym, żeby podjąć się napisać tą historię. Kiedyś było to... No, poprzeczka jest bardzo wysoka. Właśnie, więc po co, niestety, po co inwestować w coś? Zgadza się. Co jeszcze jest mało realne, tym bardziej. Stopa zwrotu jest bardzo ryzykowna. Tak, a poprzeczka, wiesz, jeśli chodzi o wyzwania, o nowe rzeczy, to już wysoka jest poprzeczka. No a tak naprawdę, jak zamówiłeś te osoby, które też i zginęły i niedawno i dalej są aktywne, ich nie jest dużo. Nie da się z tego wspomnienia żyć. Tak naprawdę. No to już zawodowcy, jest kilku może zawodowców. Nie jest ich wielu, prawda? No, jest wielu. W ogóle, jeśli ktoś mówi, czy można na himalaizmie zarobić, to... To ludzie wpisują w Google i tego szukają. Że himalaiści dobrze zarabiają, to tak trzeba powiedzieć, tak, że za każde 100 metrów 1000 zł. No. Himalizm ma jeszcze jedną cechę, czyli dosyć wysokie koszty uczestnictwa. Zauważ, że te wszystkie inne aktywności, szczególnie te krótkie, alpejskie, tu wyjazdy, ściany, skały, to wszystko jest dużo tańsze, prawda? Raz kupisz sprzęt i możesz go używać kilka lat, prawda? I cię kosztuje podróż. Nic więcej. Natomiast te wyjazdy himalajskie jednak związane są z dużymi kosztami. I to też mogło przenieść trochę... Wiesz, wcześniej było inaczej. Finansowało to, powiedzmy, że w cudzysłowie państwo. No, tam, wiadomo, kluby, różne były sposoby. Teraz tak naprawdę jest kapitalizm, albo jest sponsor, albo są pieniądze państwowe. Te pieniądze państwowe bardzo trudno jakby teraz uzyskać, czy trudniej, tak? Inne aktywności sportowe również się mocno dopominają. No i dlatego muszę ci powiedzieć, że będzie coraz więcej tych wyjazdów takich komercyjnych, gdzie ludzie sami płacą tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów, by ich stać, prawda? I to już nie jest wyjazd sponsorowany z klubu czy coś. Nie. Pan Kowalski ma pieniądze i jedzie. I to będzie taki sposób na realizację jakąś tam, ale to przeważnie ci ludzie nie podążają drogą alpinisty, nie? Bo oni wracają, są zadowoleni, spełnieni, bo byli, weszli gdzieś tam. Najbardziej mnie dziwi właśnie w wypowiedziach tych osób, znaczy ja to akceptuję oczywiście, bo to nie jest moje życie, ale dziwi mnie to, że te osoby na przykład po wejściu na taki na przykład Everest mówią, że nie będą już chodzić po górach. No właśnie, dla mnie też jest zrozumiałe, bo powiem, no pasja to jest coś takiego, z czym się człowiek zarazi, można powiedzieć, pasją i z nią umiera. To wszystko resztę, co po drodze się kończy, to nie jest pasja, prawda? No bo pasja to jest coś, co człowiek gdzieś tam się spotka i właściwie tym się wyróżnia od hobby, nie? No bo hobby można sobie zostawić. Natomiast prawdziwa pasja to jest taka, którą się uprawia na różnym poziomie, ale do końca życia. Może teraz jest tak, że szukamy bardzo zróżnicowanych, ale mocnych wrażeń. Czyli te wrażenia jak zmienię sport... Ale jednak oparte o bezpieczeństwo. Tak, ale jeżeli zmienię sport i nie wiem, ze wspinania przesiądę się na downhill, to znowu przez rok czy dwa będę miał mocne wrażenie. Jak mi się to znudzi, że nie napiszę historii w tym downhillu, to zmienię znowu na inny sport. No ale myślę, że to też wynika z tego, że jest zapotrzebowanie na emocje. Generalnie ludzie albo chcą odreagować, albo pracują gdzieś w biznesie, czy tak jak mówisz, idą z przewodnikiem. No bo to jest forma takiej, wiesz, też sanacji, nie? Trochę takiego dowartościowania się na innym polu, bo te inne pola są równie warte. No to zostawmy może już słuchaczy z tymi dylematami, niech każdy sobie sam sobie rozwiąże i niech se sam wybiera tą ścieżkę góry. Ważne, żeby pokochać góry, żeby później, a to co tam robimy, to tylko, jeśli możemy apelować, to o to, żeby zadbać o środowisko, bo to rzeczywiście na to trzeba zwrócić uwagę, na śmiecenie. Dziękujemy ci za rozmowę. Bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na kolejne tematy. Nie ma problemu. Dzięki. Zapraszamy na kolejne podcasty 8A. Dzięki. Górski podcast 8A.pl.